Jeżeli dziecko nie przybiera na wadze, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to jest tak naprawdę ocena tego, jak często dziecko w ciągu doby przystawiałaś. Czy wydarzyło się 8-12 karmień na dobę, czy było ich znacznie mniej. Dodatkowo musimy ocenić mechanizm ssania piersi dziecka, czyli to, czy prawidłowo chwyta brodawkę, czy odpowiednio głęboko, czy odpowiednio układa swoje usta na brodawce. Następnie oceniamy ilość wypróżnień w ciągu dnia. Czy są mokre pieluchy, około 5-6 na dobę, i czy są wypróżnienia w postaci stolca. Jeżeli te parametry spełniamy, warto ocenić wagę dziecka na wadze i porównać ten przybytek masy ciała w ciągu doby. Jak ocenić to, czy dziecko odpowiednio przystawiło się do piersi? Tak naprawdę sekret odpowiedniego przystawienia dziecka do piersi kryje się w trzech elementach: pozycji matki, ułożenia dziecka i dopiero oceny mechanizmu zassania się dziecka na piersi mamy. Musisz pamiętać, że jako karmiąca mama powinnaś sobie przede wszystkim zapewnić ty wygodną pozycję, ponieważ twoja pozycja może odbijać się na pozycji dziecka. To, co jest dla ciebie istotne, to to, żeby twoje, jeżeli karmisz w pozycji siedzącej, to to, żeby twoje plecy były podparte, żebyś miała komfort dla swojego kręgosłupa, nogi wygodnie ułożone, najlepiej na jakimś podwyższeniu, podpórce, w pobliżu buteleczka z wodą albo szklanka z wodą, dlatego że w pierwszych karmieniach, w pierwszych dobach może się pojawić bardzo intensywne odczucie pragnienia. Musisz się też liczyć z tym, że podczas ssania piersi przez dziecko w pierwszych dobach mogą się nasilać takie delikatne bóle w dole brzucha, powodowane są efektywniejszym obkurczaniem się macicy po porodzie, dlatego że ssanie piersi wyzwala dużą ilość oksytocyny, która sprzyja właśnie wracaniu do stanu sprzed porodu waszego brzucha, waszej macicy. Jeżeli zadbałaś o swoją wygodną pozycję i komfort pozycji, czujesz się, że po prostu jest to pozycja relaksowa, bo jednak karmienie piersią powinno być dla ciebie formą relaksu, następnie musisz skupić się na pozycji dziecka. Dziecko możemy przystawiać w różny sposób w pozycji siedzącej. Jedną z pozycji, w jakiej możemy karmić dziecko w naszym siadzie, będzie pozycja klasyczna. Trzymamy dziecko tą samą ręką, którą karmimy piersią. Możemy nakarmić dziecko z pozycji krzyżowej, czyli trzyma dziecko ręka przeciwna niż karmiona pierś. Możemy dziecko przestawić z pozycji spod pachy, inaczej tak zwana pozycja futbolowa, jeżeli jest to dla mamy wygodne. Oczywiście ze wszystkich tych pozycji klasycznej, krzyżowej, futbolowej warto sobie pomóc obłożeniem się dodatkowymi poduszkami, żeby mieć taką podpórkę do utrzymania dziecka, albo słynnym klasycznym rogalem laktacyjnym, który ułatwia nam utrzymanie ciężaru dziecka i ułożenie tego dziecka. Niezależnie od pozycji karmienia, czy to będzie pozycja klasyczna, krzyżowa, spod pachy, zwróć uwagę, żeby zawsze brzuszek dziecka był skierowany do twojego brzucha. Dodatkowo zwróć uwagę zachowania linii prostej między uchem, barkiem i biodrem, tak żeby główka dziecka się nie zapadała, ani tułów dziecka się nie zapadał. Istotnym elementem jest to, że części ciężkie dziecka, czyli ta głowa, potylica i pupka, odcinek lędźwiowy, które bardzo mogą obciążać kręgosłup dziecka, były przez ciebie podtrzymane, ponieważ na tym etapie wieku dziecka dziecko jeszcze nie potrafi utrzymywać stabilnie główki, dlatego te elementy podtrzymujemy. Dziecko jest ustawione bardzo delikatnie pod kątem, tak żeby ułatwiać spływ pokarmu w stronę żołądka. Z drugiej strony też to zabezpiecza dziecko przed ewentualnym ulewaniem. I dopiero kiedy ty czujesz się komfortowo w siadzie, masz prawidłowo ułożonego maluszka, oceniamy sposób przystawienia dziecka do piersi. W przystawieniu się do piersi dziecka bardzo ważne jest to, żeby dziecko najpierw uchwyciło całą brodawkę, czyli usta dziecka powinny być wywinięte tak naprawdę na granicy otoczki pola jasnego i ciemnego. Efekt ułożenia ust dziecka na twojej brodawce jest efektem glonojada na szybie od akwarium. Dolna warga wywinięta, górna warga wywinięta. Masz poczuć w swojej piersi, że wytwarza się próżnia, że dziecko się tak zassało, że nie ma tam wpływu żadnego powietrza. Nie pojawiają się odgłosy typu ciumkania, mlaskania. Musimy mieć gwarancję, że dziecko się w ten sposób zassało na piersi, żeby wytworzyło próżnię, dzięki temu też efektywnie zaś się naszą piersi. Dodatkowy element, który warto ocenić,
szeroko rozwarty kąt ust, usta wywinięte, nosek dziecka opiera się o pierś mamy. Tutaj mamy się bardzo często boją, że dziecko się udusi. Nie ma powodu do uciskania piersi, odsuwania piersi, jeżeli pierś mamy mieści się w rozmiarach główki dziecka, nie przekracza tych rozmiarów, ponieważ dziecko i tak oddycha bocznymi skrzydełkami nosa i zawsze ten dostęp powietrza będzie dla malucha zapewniony. Możesz czuć i słyszeć taki odgłos jakby tykającego zegarka pod wpływem ssania i przełykania, który będzie świadczył jak najbardziej o tym, że ta prawidłowość zasania na piersi mamy jest dobra.